dzisiejszego spotkania. Ja muszę powtórzyć to, co już bym słyszał po meczu z Podbeskidzie i przeciw Lechii Gdańsk. Dzisiejśmy nie zyskali 3 punkty, ale przez to muszę to powtórzyć. Duży komplement na drużynu, jaki charakter trzeci raz w rzędzie ukazała. To, że nie stačilo na 3 punkty, to jest inne pytanie. W pierwszej połowie sme strzeli bránku, spalony nebyl, byl karny, nebyl gmiznutý, ale pravda je, že sme v koncovce potom vyváčili punkt. Musíme vzít pod úvahu i to, že korona, především po stranách vojska, má bardzo dobrých závodníků, jestli to je Golaňský, jestli to je Filipčuk, který nám tam robili problémy, ale já myslím, že dzisiaj si musíme toho punktu cenit. Děkuji. Bardzo dziękuję, panie trenerze, i bardzo proszę o pytanie. Michał Bus, proszę bardzo. Panie trenerze, miał pan pretensje do Sewiny o tą sytuację z pierwszej połowy, bo nam się z trybun wydaje, że gdyby on nie podawał i się nie zachowywał niepotrzebnie grzecznie, tylko sam skończył, to by spalonego na pewno nie było. Ja musím to zobaczyć, przepraszam, ja jsem jenom mám informaci, jak bylo, ale ja z mojej pozycji jsem neviděl dobře, jak to bylo. A rzut karny? No, nam się wydaje, że ten dla korony to takich sytuacji to jest 10 meczów. Ja to powiem tak, ja nie mam tak duży kontrakt, abych nikogo krytykował, także nechám bez komentarzy. Kolejne pytanie poproszę. Kuba Guder, Gazeta Wrocławska. Panie trenerze, chciałem zapytać o ocenę Mateusza Cetnarskiego, bo w tych, na przestrzeni nie tylko dzisiaj, ale tych trzech ostatnich meczów, pan mówił, kiedy Mateusz nie grał, pan mówił, że oczekuje więcej od zawodników. To teraz Mateusz daje więcej rzeczywiście? Zrobił postęp? Jest pan zadowolony z jego postawy? Tak, Mateusz dostał szansę po tym, co doszedł. Kontuzi Sebastiana Mili a já myslím, že ty dva meče, jak pod Beskydě, taky na Lechy zahrál dobrý meč. Zišej nebylo tak latvo, protože přečivník bránil Desonce na vlastní polově, potom ještě červená kartka, ale já myslím, že zrobil určitý postemp a zišej ten meč, ale ocenit by bylo trudné po tej červené kartce. Panie trenerze, nie ma pan trochę żalu zawodników o okoliczności, w jakich straciliście gola, bo gracie właściwie ostatnie 10 minut już praktycznie pod własnym polem karnym, a mimo to dostajecie gola z sytuacji, gdzie przechodzi prostopadłe podanie od bodajże Janoty, które w życiu nie powinno przejść i w promieniu strzelca nie było chyba, nie wiem, 3-4 metry nie było kompletnie nikogo. Bo tylu ludzi w okolicach pola karnego, a mimo to i tak facet miał tyle miejsca, że... Tak, prawda, a że sme tam špatně zareagovali při tej situaci, že jsme za včešně tam vystoupili, nepokryli jsme tu prostopadlou pilku. Z druhé strany už včešně tam byly situace, která korona měla a poprostu v koncovce potom ten pres její strany tam byl a my jsme popelně poprostu ten blend, ale tam bylo dužo situací, kdy jsme obronili střely a prostě byl tam taktičný blend. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ma pan trochę też żalu o to, jak chłopcy rozegrali Kolejczykę, czy oni po prostu zagrali, bo więcej baterii nie mieli. Bo nie było w ogóle przytrzymania piłki właściwie, nikt nie umiał tego z piłką trochę pograć. Ja myślę, że byli na boisku ludzie, którzy byli zadowoleni z wyniku 1-1. Filip Podolski, Śląskret. Mówię, że pan taki jest smutny, to dlatego, że mecz się skończył takim wynikiem, czy dlatego, że strzelona bramka dopiero w 90 minucie pana tak przybiła, czy ogólnie tak? Ja jsem ještě neviděl žádného trenéra, který ztratí v 89. minutě branku, když válčí o Desonce, aby byl šťastný a směl se. Já myslím, že to je normálně, jsem smutný, ale z druhé strany jsem dumný na svou družinu. No dobře, to se spýtám,
bo nie wiem, czy kolega, bo go prosiłem, żeby zadał to pytanie tamtego trenerowi, ale widział pan trenera, który mógł wygrać mecz z mienia dwóch ludzi w zawieszonym czasie gry? Myślę, że to mówi, nie chodzi o pana oczywiście. To myślę, że mówi o tym, jaki respekt Korona miała ze Śląska. A ja nie chcę mówić o taktyce, nie było przeciwnikowi, ale oni dzisiaj po prostu nie chcieli grać o złotą bilku, a to jest potem trudne, jeszcze kiedy dostanete czerwoną kartkę. Ale ja říkam, Korona ma pár dobrých závodníků, především po stranách vojska, a tenci se ukázali, že ta družina má pod novým trenérem svoju jakost. Rozumím, že více pytań nie ma. Ja od siebie tylko dodam, že oglądałem w przerwie